Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny podcast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rozpiskach na Dice Crushera, turniej klasy Master w Toruniu. Odbędzie się on w najbliższy weekend. Turniej w formacie WDL, czyli Win, Draw, Lose. To, co zostało zapoczątkowane na DMG w Warszawie, jest kontynuowane, czyli turniej, który w pierwszej kolejności bierze pod uwagę sam fakt, że wygraliśmy jakiś mecz, a dopiero w drugorzędnym celem jest rozmiar tego zwycięstwa. Tak, to jest klasycznym solowym turniejem na 2000 punktów. Turniej o tyle ciekawy, że jest pierwszym turniejem po Balancing Data Slate, po zmianach punktowych, które dość mocno wywróciły metą, no i to też widać po rozpiskach, które były wybierane przez graczy na ten event. Jeżeli chodzi o listę, to tutaj mamy 44 graczy, no i przejdziemy sobie oczywiście w ramach też naszej statystyki przez te wszystkie rozpiski, poopowiadamy sobie o nich w jednym miejscu trochę dłużej, w innym miejscu troszeczkę krócej. I najpierw, jeżeli chodzi o popularność, jedna frakcja, która absolutnie zdominowała w kwestii popularności cały ten turniej, blisko 25% wszystkich rozpisek, Space Marines powracają. Oczywiście najpopularniejsza frakcja w systemie dostała nowe zasady, mimo utraty Armor of Contempt, ilość buffów jest bardzo duża, darmowe melty, darmowy inny ekwipunek, zakony wparowały, szczególnie te oparte na doktrynie dewastatorskiej. No i ostatecznie na 44 graczy aż 10 gra Space Marinami. Tutaj mamy 3 razy Dark Angele, 2 razy Iron Handy, Deathwatch, Raven Guard, Imperial Fisty, Kosmiczne Wilki i Salamandry. Popularność SM-ów oczywiście tutaj w żaden sposób nas nie dziwi. Jeżeli tylko dostali mocne zasady, no to teraz wszystkie te SM-y pochowane po szafach pojawiły się na turnieju w bardzo dużej ilości. O rozpiskach sobie oczywiście będziemy za chwilkę rozmawiać. Potem mamy kilka kodeksów mniej popularnych, ale jednak wybieranych przez graczy. No i na drugim miejscu lekkie zaskoczenie, bo armia, która wydaje się jedną ze słabszych ze względu na to, że ma beznadziejne frakcyjne sekundarki, a ma 5 przedstawicieli, jest to Custodes. No ja jestem w szoku, że mamy aż 5 graczy Custodes, ale takie są fakty. Mamy tutaj też jedną nową podfrakcję, emisariuszy, którzy ignorują modyfikatory hita i wunda oraz mają wbudowanego fight firsta. Tutaj jest to pewna niespodzianka. Te rozpiski mają wiele cech wspólnych. Tutaj też, jeżeli chodzi o Custodes, mamy lekkie przedefiniowanie takich typowych rozpisek. No i też sobie o tym za chwilkę porozmawiamy. Eldarzy, kodeks, który zaliczył spadek popularności, ale nawet trzyma się cały czas całkiem nieźle. 4 graczy. Mamy tutaj jednego czystego Eldara, Vladiego. Mamy jednego pół Eldara, Duda ma patrol harlekinów dorzucony do swoich Eldarów. No i mamy 2 graczy harlekińskich, Kanrada i Wasyla. 4 graczy też ma Gwardia. No i tutaj troszeczkę jestem zdziwiony, że tylko 4. Z jednej strony to jest 10% całego turnieju, z drugiej strony wydawało się, że akurat prawdopodobnie drugi najpopularniejszy kodeks w naszym kraju mógłby mieć więcej tych przedstawicieli, w szczególności, że Gwardia jest bardzo, bardzo mocna. Tutaj na razie stanęło na 4 osobach. Po 3 przedstawicieli mają kodeksy popularne, które grały bardzo często na turniejach: Demony, Death Guard, Imperial Knighty. Po 2 przedstawicieli: Grey Knighty, Thousand Sunny, Drukhari i Tau. No tutaj, jeżeli chodzi o te wybory, to tutaj nas nie zaskakuje. To są takie armie właśnie takiego rzadszego wyboru. Tau notorycznie spada, wybuch popularności rok temu, kiedy pojawiał się kodeks. Teraz, kiedy pojawiły się najpierw nerfy, potem zmiany w mety, potem pojawiły się trudniejsze paringi, jak na przykład demony, no to Tau tak cały czas cyklicznie sobie spadało. Teraz mamy 2 graczy, którzy przy tym Tau zostali. No a wielbiciele gunline'ów, armii strzeleckich mają teraz jeszcze gwardię do wyboru, więc też wybór tego Tau, że jest taki rzadszy, nie dziwi. No i kodeksy, które mają po jednym przedstawicielu, czyli Chaos Space Marines, Wotany, Orki,
i Genokult. To też właściwie nie dziwi. CSM-y mogłoby być więcej. Tu wydawało się, że to jest taki w miarę popularny kodeks, którego powinno być więcej, ale tutaj opadek Armor of Contempt, no i ogólnie ciężka gra tymi CSM-ami powoduje, że jest ich tutaj zdecydowanie mniej i prawdopodobnie to się szybko nie zmieni. Troszeczkę słów o armiach, których nie ma wcale, bo mimo że rozkład jest całkiem niezły, jeżeli chodzi o te armie, które się pojawiły na turnieju, bo poza tymi SM-ami, no to 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, a więc dość tak to równomiernie wygląda, no to jednak 6 armii nie ma wcale. Jedną z nich są World Eatersi, oficjalnie dopuszczeni, w praktyce jeszcze nie wszyscy mają swoje nowe modele i tak dalej. No to jest taka sytuacja jak z Wotanami w okolicy listopada poprzedniego roku, gdzie też oficjalnie mogli grać na turniejach, ale jeszcze nie było wszystkich modeli, jeszcze gracze nie byli gotowi. Na World Eatersów sobie jeszcze chwileczkę poczekamy. Natomiast pozostałe armie, które być powinny, a przynajmniej tak by się wydawało, no to po pierwsze te armie, które nie dziwią. Riki od paru ładnych miesięcy już słabowały, jeżeli chodzi o naszą scenę turniejową. W okolicy wakacji było tego jeszcze w miarę sporo, bo to był urok nowości, nowy kodeks. Natomiast potem bardzo często mieliśmy jednego gracza rików na turnieju. Teraz ten rik przyszedł kosmicznymi wilkami, więc automatycznie riki nie mają żadnego przedstawiciela. No i wcale to nie dziwi. Nie dziwią też zerowa ilość tyranidów. Kodeks, który otrzymał potężne nerfy, a przede wszystkim kodeks pozbawiony łatwego robienia sekundarek, teraz szuka swojego miejsca w mecie. Ciężko szuka, raczej nie może znaleźć. Też te darmowe melty, o których wspominałem na początku przy Space Marinach, nie pozwalają zbytnio grać na grubych monsterach, no bo to wszystko się wtedy składa od tych melt, więc tam jest stosunkowo duży problem z tym graniem. No i przede wszystkim te sekundarki, które są takim wyznacznikiem tego, czy armia może grać, czy nie. Nie ma też sisterek, no i to jest coś, co by mnie mogło dziwić, gdyby nie to, że robię te omówienia od roku. Sisterki to jest taka armia, która zawsze miała podwórkę w naszym polskim community i to mnie zawsze dziwiło, bo od samego początku premiery tego kodeksu mamy przecież nowe, ładne modele, które wyszły w plastiku. Wreszcie pojawiły się sisterki w plastiku jakiś czas temu. Wyszły fajne mechaniki związane z Miracle Dice'ami. No i sisterki tak naprawdę, nawet kiedy należały do jednej z najmocniejszych armii, one nigdy nie były super popularne. Rzadko kiedy mieliśmy, nie wiem, 3-4 przedstawicieli sisterek na danym turnieju. Jeżeli już były, no to jeden, dwóch graczy nimi grało, co mnie zawsze zaskakiwało. Natomiast teraz, jeżeli sisterki straciły Armor of Contempt, no to automatycznie dostały takiego widocznego nerfa i mimo że jest parę buffów tej armii, o której też pewnie będziemy mogli sobie kiedyś tam pogadać, takich jak na przykład darmowe rezerwy, nie trzeba już płacić CP-ką, żeby wrzucić repentię do outflanka, no to gracze po prostu nie korzystają z tych mechanik, no i z tych sisterek zupełnie zrezygnowali. Tak jak mówię, sisterki były rzadko na turniejach, nawet kiedy były mocne, więc teraz, kiedy troszeczkę zostały osłabione, to ich brak mnie nie dziwi. Admech 0, no to jest spowodowane przede wszystkim relatywnie niską liczbą graczy admechu jako takiego, natomiast ci gracze też albo na tych turniejach nie jeżdżą, albo tak jak ja, po prostu wybierają inne armie. W admechu dużo się poprawiło, ale to jest taka armia, która ma pewne kombinacje misji szczególnie. To jest armia strasznie teraz zależna od tego, jakie jest misja, jaki jest stół. I to w kombinacji z danym przeciwnikiem może spowodować, że wracają demony przeszłości pod tytułem nie ma żadnej grywalnej sekundarki. Z admechem teraz jest tak, że każda z tych trzech sekundarek dostała mega buffa. Naprawdę, każda jest dużo lepsza niż była. I te sekundarki są takie w miarę okej. Ale żadna nie jest autopikiem, a istnieją, tak jak mówię, kombinacje stołów, misji i przeciwników, gdzie admech nie ma żadnej dobrej sekundarki po prostu. I między innymi ja po przeanalizowaniu, jakie misje będą grane na Dice Crusherze, zdecydowałem, że wolę wziąć Genokult, który ma dużo, dużo lepsze sekundarki od admechu, a ten admech sobie jeszcze muszę troszeczkę poszlifować, żeby znaleźć jakąś niszę w rozpiskach w tej frakcji. No i ostatnia armia, która jest nieobecna, no to jest największe zaskoczenie, chociaż jest to już drugi turniej w krótkim odstępie czasu, gdzie tej armii nie ma żadnego Necrona. Znowu,
bardzo silna armia, która jeszcze dostała obniżki punktowe, która ma bardzo dobre sekundarki, teraz wprawdzie dwie, a nie trzy, ale to ciągle jest armia z dwiema świetnymi sekundarkami. No, nie ma tego ruchu przed grą, no bo został obsek, jeżeli o to chodzi. No i mimo wszystko żaden Necron nie próbuje swoich sił. Może jest to spowodowane faktem, że Necroni dużo lepiej czują się na drużynówkach i tam jest ich bardzo często sporo. Natomiast na salówkach jest już gorzej, no i tutaj chłopaki z grobowców nie chcą się pokazywać, więc ich tutaj nie ma. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o statystykę. A teraz przechodzimy sobie do omówienia rozpisek. SM-y. Od SM-ów sobie zaczniemy. Tutaj się zresztą najwięcej pozmieniało. Dark Angele, trzy armie. Tutaj mamy przede wszystkim postawienie na jedną z dwóch kompanii. Mamy Behemota, który gra na Termosach. 25 Devwing Terminatorów, 10 zwykłych Terminatorów, 2 razy Tunnel Master, Aptekarz, Ancient. Mamy tutaj sporo odbijania czarów, bo mamy tych Watcherów, którzy mogą denajować czary. Jest jeden automatyczny deny, mamy minus 1 do damage'a z Ancienta, no i oczywiście obowiązkowe leczenie i wskrzeszanie z Aptekarza, czyli taka popularna kmina, która była już stosowana na początku, kiedy wychodził suplement Dark Angelsów, czyli stawiamy na blob niezabijalnych, bardzo twardych Terminatorów, które mają za zadanie nie przegrywać wysoko, a przede wszystkim minimalnie wygrywać, co jest idealnym rozwiązaniem na win, draw, lose, ponieważ w tym wypadku nawet jakaś wygrana 5-6 małymi punktami oznacza po prostu wina i w tym ta armia jest bardzo dobra, szczególnie, że mamy też dostęp do fajnych sekundarek. Tutaj Behemoth postawił na Ezekiela, to jest taki model, który relatywnie rzadko się pojawia w rozpiskach Dark Angeli, ale mamy tutaj takie bardziej magiczne podejście do tej frakcji. Fajnie, bo mimo z jednej strony oklepanego buildu na spamie termosów, z drugiej mamy troszeczkę takich czarodziejskich smaczków. Grzelich tutaj poszedł ostro po bandzie, ponieważ wydawałoby się, że jeżeli wreszcie może pograć na pełnej mocy swoimi speederami, no to postawi na spam speederów. No i owszem, mamy 3 tajfuny, 3 tornada, 2 talonmasterów, serwitorów, które pewnie gdzieś tam z tyłu będą stały, pilnowały jakiegoś markerka, kiedy wszystko podejdzie do przodu. Mamy infiltratorów, którzy wystawiają się poza strefą deploymentu, ale Grzelich totalnie zakasował wszystkich dookoła i wziął Robota Gilmana. Jestem w absolutnym szoku. Dlaczego? Nie wiem. I zamierzam się na turnieju dowiedzieć. Zapytam, po co ten Robot Gilman tam siedzi. 300 punktów wprawdzie, całkiem tanio jak na niego. Bo robocik to już potrafi chyba jakieś 380 kosztować z tego, co kojarzę. Oczywiście, mimo że jest przypisany do Ultramarines, no to on ma m.in. plus 1 do Advansa i do szarży dla całego Imperium w 12 calach. Rozdaje też reroll jedynek to hit dla całego Imperium. No i reroll morale, gdyby ktoś się potrzebował. No ale typ kosztuje 300 punktów i oprócz tych buffów niewiele robi. Ale może to są właśnie buffy, których potrzebuje lista Grzelicha, ponieważ jego speedery nie mają kora, nie można dać im jakichkolwiek innych przerzutów, tylko Gilman tak działa, więc mamy dewastatorskie melty na tych wszystkich speederach, które strzelają po adwansie, no i w teorii mając 12 cali zasięgu aury, robot Gilman może nadążać za tymi speederami i ogarniać te role. Czy 300 punktów za same rerole i ten dodatkowy cel szarży i adwansa jest tego wart? Nie wiem, ale tak jak mówię, zamierzam się dowiedzieć. Bardzo ciekawy wybór. Tutaj props dla Grzelicha, że wygląda to tak, a nie inaczej. Trzecia rozpiska Dark Angeli to jest Patriot. Tutaj mamy Chaplina na motorze, Tunnel Mastera, Aptekarza, Ancienta, 20 Devwing Terminatorów, 2 razy Devwing Common Squad, 4 speedery Tornado i 2 Helveriny z Huntler Beast, czyli z bonusami przeciwko pojazdom, monsterom, charakterom. No i jeszcze inne podejście do rozpiski. To jest akurat fajne, że mamy 3 rozpiski Dark Angeli. Każda jest inna i żadna nie jest takim po prostu ordynarnym spamem termosów. Tutaj mamy takie fajne połączenie termosowo-landspeederowe. Są te Helveriny jako dodatek. Też bardzo fajna, bardzo oryginalna kminka. Szacunek dla Patriota za to, że pomieszał w ten sposób, no bo on troszeczkę grał Blood Angelami, wcześniej też grał Dark Angelami, ale szczerze mówiąc spodziewałem się, że jeżeli będą te DA na tym turnieju, no to jednak będzie taki blob nieruchawych termosów tylko i wyłącznie. A tutaj proszę, mamy większe lub mniejsze dodatki dla Tunnel Masterów.
gracze Dark Angeli, fajnie spisaliście się, zrobiliście coś fajnego na miarę tego, jakie mieliście możliwości, jeżeli chodzi o wasz kodeks. Iron Handy, drugi najsilniejszy zakon Space Marinów na ten czas. To jest oczywiście bardzo mocne teoretyzowanie, ale powiedzmy, że na potrzeby tej dyskusji możemy ich tak określić. Bartosz Smarsz, Tech Marine z piątką Final Paina, dodatkowy atak oraz plus 1 to hit i wound w charakteru w kombacie. Do tego infiltratorzy, scouci w speederach, sterni prawdopodobnie w drop podzie, Contemptor charakter, dwa Hammer Strike'i, 3 razy Devastatory z grewami Maldami i 3 Gladiatory, dwóch Valiantów, 1 Reaper. I teraz tak, bo to jest rozpiska, którą warto przeanalizować dosłownie krok po kroku, ponieważ jest tutaj całe spektrum nowości, które mamy w Space Marinach. Po pierwsze, są to Iron Handy, doktryna dewastatorska, przerzuty jedynek na broniach Heavy na całej armii. No i brak kar do Heavy, jeżeli chodzi o piechotę, która sobie z tego strzela. To po pierwsze. Po drugie, skołci w speederach. To jest po to, żeby armia taka jak Iron Handy mogła robić behind enemy line. Ci skołci mają opcję wysiadki po ruchu tego speedera. Oni tam niewiele mogą zrobić, ale chodzi o to, że parkujemy tego super szybkiego speedera w deploymencie przeciwnika, wypakowujemy scoutów, robimy behinda za 4 punkty, bo mamy 2 unity w deploymencie przeciwnika. Fajna kmina, fajny myczek. Teraz te speeder stormy będą działały całkiem dobrze. Oczywiście też speeder storm jest modelem, który idealnie pasuje do sekundarki off of moment i do stania na środku stołu. Sterni w podzie, no to jest taki typowy przykład unitu, który świetnie zyskał na tych wszystkich obniżkach punktowych, bo piątka Sterngardów w podzie kosztuje 100 punktów z tymi wszystkimi meltami, więc mega taniocha, fantastyczna sprawa. Contemptor charakter. Contemptor charakter, który kosztuje nas sporo, bo kosztuje 3 cepeki. Pierwszy cepek, żeby go w ogóle wziąć, bo jest Contemptorem. Drugi cepek, żeby dać mu keyword charakter. Trzeci cepek, żeby dać mu jakiegoś tam traita czy relikt, w tym wypadku dostał wybuchające szóstki w shootingu. Teraz mamy sobie Contemptora, w którego sporo zainwestowaliśmy, ale który de facto bezkarnie w teorii przez całą grę powinien nawalać w jakieś jedno miejsce na planszy i zupełnie się tym nie przejmować, ponieważ jest charakterem, ma lookout Sira, więc dopóki przeciwnik nie ma jakiegoś supermobilnego strzelania, żeby zaparkować mu przed twarzą, albo nie ma jakiegoś groźnego kombatu, no to ten Contemptor jest właściwie nietykalny. Grałem z takim Contemptorem już za pomocą Admechu. Przez całą grę miałem 2 możliwości, żeby w ogóle zacząć w niego strzelać. No i troszeczkę statystyka nie pomogła i typ przeżył, ale ogólnie jest modelem mega wrednym. Cokolwiek wrzuciłem na środkowy znacznik, który akurat był w openie, no to przeciwnik mi to zdejmował. Bardzo fajny koncept, jeżeli chodzi o tego Contemptora. 2 razy Hammer Strike, czyli speeder, który trafia na 2+ z bazy, przerzuca jedynki, bo to heavy, doktryna dewastatorska, wysokie AP na tych meltach i tak dalej. No po prostu bardzo dobry model. Jego jedyna wada jest taka, że jest dość gruby, jeżeli chodzi o liczbę woundów i jako jeden z niewielu ma tabelkę zniszczeń, bo te mniejsze speedery tabelki nie mają. Devastatorzy, grawy melty, tutaj tylko napomknę, bardzo często w składach devastatorskich przewija się właśnie mieszanka grawów i melt. Oczywiście melty dlatego, bo są fenomenalne za darmo, a grawy dlatego, że świetnie kontrują Space Marinów. No i tutaj można spojrzeć na graczy, którzy mają grawy w devastatorach, no i wiemy, że już przewidzieli, że będą musieli zabijać swoich power armorowych kuzynów. No i gladiatory, valianty, reapery, modele, które kosztują teraz 150 punktów. Tutaj mamy 24 peski z siłą 6. Mamy jeszcze 2 Rapid Fire 4-4-1-1 i do tego możemy sobie jeszcze dorzucać na przykład kolejne peski z siłą 4 czy z siłą 7 z autokanona. No i taki Gladiator Reaper za 150 punktów ma przerzut jedynek na tych wszystkich broniach, bo to wszystko jest heavy, ma podbite AP, czyli to wszystko jest z AP2, 12 woundów, 8 tafa, 3 save'a bez inwa, no i można sobie tutaj peskować. Fenomenalne wsparcie, my tutaj musimy przejmować się w tego typu rozpiskach devastatorami, które nam spadły nie wiadomo skąd, z jakiegoś nieba, z drop poda i tak dalej. Przejmujemy się speederami, które nas tutaj pushują, wbijają na behind enemy line. Mamy tego dreadnota, który jest charakterem, a gdzieś tam z tyłu gladiatory reapery sobie fruwają i niszczą.
bardzo, bardzo mocna rozpiska. To, czego jej brakuje, to jest jakakolwiek kontrakombatowa i to się może zemścić, ponieważ jeżeli tutaj ugrzęźniemy w jakimś kombacie z jakiegokolwiek powodu, to możemy po prostu się nie odbić. Natomiast jeżeli chodzi o siłę ognia, to to jest jedna z najmocniejszych rozpisek w ogóle na całym turnieju. Wygar strzelecki tych Iron Handów jest po prostu przeogromny. Natomiast drugi gracz Iron Handów, Simon, ma kapitana Jumpaku, co jest ciekawym wyborem. Akurat kapitana się zbyt często nie widuje. On rozdaje przerzut jedynek. Z definicji te Iron Handy powinny mieć onego wbudowane z doktryny, więc nie wiem, jaką tutaj rolę ten kapitan będzie pełnił, ale jest jakąś kontrą kombatową, o której wspominałem przed chwilą. Dwa razy infiltrator składy, z coachi Van Veci, jest kontra kombatowa. Contemptor Charakter, o którym wspominałem, 3 razy Speeder Tornado, 3 składy supresorów, to jest akurat unit, który wprawdzie ma broń heavy i korzysta z tych wszystkich dobrodziejstw, ale wydawało się, że raczej będzie przegrywał konkurencję. 2 razy Devastatorzy Grawy i Melty, czyli to, o czym wspomniałem przed chwilą, Eradikatorzy, oczywiście kolejne Melty, kolejne bronie heavy, kolejne przerzuty, Drop Podzik obowiązkowy, Land Speeder Storm, no i tutaj gramy na sukcesorach, które mają plus 1 do hita w kombacie, jeżeli szarżujemy, i eksplodujące szóstki to hit w pierwszej fazie kombatu. Czyli jak szarżujemy, byliśmy szarżowani albo heroikowaliśmy, a więc zakładam, że jest to po to, żeby ci Van Veci mieli jeszcze lepszy wygar, natomiast nie musimy przejmować się pasywnymi buffami z dostrzelania z ewentualnego sukcesora, ponieważ mamy doktrynę dewastatorską, mamy wbudowany przerzut jedynek, podbite AP i tak dalej, więc to powinno wystarczyć. Troszeczkę inne podejście do Iron Handów. Wydaje mi się, że ciut lepsze, jeżeli chodzi o uniwersalność, ponieważ jest tutaj jakaś ta kontrakombatowa, a zobaczymy, która spisze się bardziej. No i przedstawiciele pojedynczych rozpisek Space Marinowych, jeżeli chodzi o inne zakony. Salamandry, prawdopodobnie trzeci najsilniejszy zakon. Vim. Vim porzucił sisterki na rzecz swoich jaszczurów. Lojtek z rerolem strzałów z flamerów i rozdający obseka. Vulkan, który ma wbudowany reroll hitów i wundów z flamerów i melt dookoła. Inkursorzy, infiltratorzy, obowiązkowy w salamandrach agresorzy, 6, 6 i 3 modele. Aptekarz do leczenia, zakładam, że tych agresorów. 2 razy 5 Stengardów, 10 Van Vetów, czyli kontrakombatowa. 3 atak bajki, dewastatorzy, znowu grawy melty, 6 eridykatorów, w domyśle po to, żeby to podzielić na 2 trójeczki, no i drop podzik. Salamandry, wygar bardzo dobry, ich problemem jest fakt, że działają dopiero drugiej tury, no i versus ten przerzut jedynek to hit, które mają Iron Handy, salamandry prezentują plus 1 do wundowania na meltach, no i bonusowo też plus 1 do wundowania na flamerach. Doktryna taktyczna, bardzo fajna sekundarka salamandrowa, dostęp do kilku innych fajnych sekundarek, może to pograć, jak najbardziej te salamandry mogą tutaj wyniki fajne wykręcić. Z jednej strony straciły one całkiem dobrą pasywną zdolność, bo Armor of Contempt sprawiał, że ich Chapter Tactics, tak wiem, odróżniam super doktrynę od Chapter Tactics, pozdrawiam, ich Chapter Tactics wrócił do zmniejszenia AP 1 do 0, a więc jest dość przeciętny. Kiedyś to był zakaz rerolla wundów dla przeciwnika, był fenomenalny. Teraz jest troszeczkę gorzej, nie ma Armor of Contempt, ale te obniżki przede wszystkim na meltach, na których bardzo mocno tutaj salamandry korzystają, powodują, że są bardzo dobrym zakonem, który potrafi mieć i wygar, i fajną wyporność, no i przede wszystkim salamandry mają dostęp do prawdopodobnie najlepszego zestawu gemów pod kątem sztuczek, bo tam są różnego rodzaju heroiki, kontrszarże, nietargetowalności w strzelaniu itd., itd. Dużo takich fajnych myczków. Jeżeli tylko Vim dobrze je wykorzysta, myślę, że będzie miał fajne wyniki na tym turnieju. Raven Guard. Jeden z tych słabszych zakonów, ponieważ ma bardzo słabą super doktrynę. Plus 1 do hita i plus 1 do wunda przeciwko charakterom w doktrynie taktycznej. Natomiast po pierwsze, to ciągle są Space Marines. Być może teraz będziemy mniej prześmiewczo mówić, że Steel Space Marines, ponieważ darmowe sprzęty obowiązują także w tym zakonie. No i mamy tutaj przede wszystkim postawienie na agresję. Jest Chaplain, który oprócz tego, że rozdaje typowe dla siebie litanie, rerole hitów w kombacie, czy dodatkowe plus 2 do szarży, to rozdaje też szarże po advance.
Po drugie, Ravengard posiada dostęp do stratagema przed grą, który pozwala ruszyć się jednostce core. No i jeżeli mamy na przykład 3 składy van weteranów, a tak tutaj jest, no to możemy za 3 cepeki wszystkie ruszyć przed grą. A więc jeżeli ta rozpiska zaczyna, to jest bardzo, bardzo mocno agresywna, taka troszeczkę zero-jedynkowa. Do tego mamy agresorów, 2 razy tornado, 2 razy eradikatorzy, jest wirnik, który może rozdać Fightlasta, a więc mamy tutaj dostęp do kilku fajnych unitów. Są te melty, które są darmowe i robią przesiew. Mamy opcję szybkiego wbicia się w przeciwnika. Niestety nie mamy fajnej super doktryny, to nas boli. No i tutaj też dla porządku dodam, że mamy ten sam zestaw sukcesorskich bajerów, co przy tamtych Iron Handach, czyli plus 1 do hita w kombacie, jeżeli szarżują, i eksplodujące szóstki to hit w pierwszej fazie kombatu, czyli kiedy szarżowali, są szarżowani albo robili heroic intervention. Imperial Fisty. Imperial Fisty prawdopodobnie najsłabszy zakon, ale i tak się tutaj znalazł na turnieju. Paweł Mądry, 2 razy Chaplain, to jest ciekawy wybór, z reguły tylko Chaplaina gra się jednego. Pamiętam, jak wychodził kodeks Space Marines do 9 edycji, to była dyskusja, czy Chaplain na motorze, czy Chaplain na plecaku. Pamiętam, że zdecydowanie propsowałem tego z plecakiem. Ostatecznie okazało się, że koledzy Space Marinesi wolą jeździć na motorze, a to tutaj Paweł pogodził dwie zwaśnione strony i wziął jednego takiego. Do tego mamy Tech Marina, 2 razy Infiltratorzy, Aptekarz, Invictor, Redemptor, Blade Guardi, Termosy po prostu, Vanveci, Scouci, Eliminatorzy i 2 razy Wirnik. Wygląda to trochę na taką rozpiskę pod tytułem: biorę to, co mam, biorę po jednym unicie, który lubię, który posiadam, więc zakładam, że to był główny klucz tego wszystkiego. No jeżeli chodzi o Imperial Fisty, no to nie wróżę tutaj zbytnich sukcesów, przede wszystkim dlatego, że ten zakon nie ma ani fajnego chapter tactics, oprócz ignore covera, to akurat jest jeszcze spoko, ani super doktryny. No bo tam zwiększony damage tylko dla broni z siłą 8 i wyższą, tylko przeciwko pojazdom, bardzo, bardzo dużo takich wymogów, które zbyt wiele nie dają, no bo wystarczy, że przeciwnik nie ma żadnych pojazdów i część naszych głównych buffów się po prostu marnuje. Druga sprawa, że nie współgra to z bronią boltową, które mają swoje bonusy, bo broń boltowa takiej siły nie ma, tam jest siła 4 najczęściej, więc to są takie dwa fajne buffy, które się w ogóle niestety nie stakują ze sobą i to troszeczkę za mało, a do tego Imperial Fisty mają fatalną sekundarkę z bunkrowaniem znaczników. Niestety to są akcje, które może robić tylko Core Infantry. Trzeba przeżyć na tym markerze. Wszystko co najgorsze w sekundarkach jest tutaj też zawarte, więc no niestety Imperial Fisty, mimo że są zakonem, który bazuje na doktrynie dewastatorskiej, raczej będą od swoich kuzynów w innych barwach odstawać. No i ostatnia rozpiska, Space Wolfy. Rollo porzucił Renegade Knighty, wrócił do swoich wilczków. No i tutaj muszę pochwalić Rolla, który potrafi nazwać swoje jednostki tak jak trzeba. Jest Runepriest, w nawiasie Librarian, żeby ci niewiedzący wiedzieli, o co chodzi. Jest też Chaplain, 2 razy Infiltratorzy, Intercesorzy, Heavy Intercesorzy, 3 razy Wolfgardy, raz Wolf Termosy, 2 razy Wolfeny, Skyklawy, 2 razy Kawaleria i Eradikatorzy. Rozpiska całkiem spoko, rozpiska bardzo agresywna. Rolo lubi ten styl pod tytułem idziemy wszystkim do przodu, więc tutaj właśnie ci Wolfgardzi, te Termoski, ta kawaleria mogą wbijać do przodu jak najbardziej, jak najchętniej. Do tego oczywiście mamy tych eradikatorów z meltami, żeby sobie przeciwnika troszeczkę pokarać, jeżeli będzie bardziej pancerny. No i mamy tych dwóch bohaterów. Ja, Rollo, mam jeden komunikat. Licz proszę wszystkie jedynki na mundowanie ze swoich melt oraz w swoim kombacie, które mógłbyś przerzucić, gdybyś miał wilczego Lloydka, tak jak mówiłem, a którego zignorowałeś. Ja tutaj radziłem Rollowi, żeby jednak znalazł miejsce dla trzeciego bohatera, dla tak zwanego małego lorda na jumpie, jak to Rollo mówi, no i żeby były jakieś przerzuty jedynek tu, on zdecydował, że potrzebuje więcej unitów do grania. Jego sprawa, jego prawo, jego honor wilczy, więc zobaczymy, jak będzie mu to grało. Grałem z tą rozpiską na niedawnym lokalu w Krakowie, grało się bardzo przyjemnie. Okazuje się, że ta kawaleria nie jest wcale taka mega, mega wolna, jakby się wydawało. Może akurat kwestia stołu, kwestia wystawienia, ale faktem jest, że już od drugiej tury miałem ją na głowie i męczyłem się z nią dość długo.
Co ciekawe, właśnie jest to taka jedyna stricte kombatowa rozpiska, jeżeli chodzi o Space Mariny. Oczywiście pozostali gracze mają mniejsze lub większe wkładki kombatowe, natomiast no prędzej te Space Wolfy nazwałbym kombatową armią niż przykładowo Dark Angele oparte na termosach. To jest taka armia bardziej, powiedzmy, kontrolna, nie? Więc tutaj takie agresywne wilczki, no i ten Raven Guard mogą tutaj zaskoczyć. Zobaczymy, jak to będzie grało. No ogólnie, jeżeli chodzi o te Space Mariny, no to tak jak mówiłem, frakcja wraca z bardzo dużego niebytu, ma bardzo dużą reprezentację. Zakładam, że będzie troszeczkę takich, powiedzmy, mirrorów między tymi zakonami wewnętrznymi, no bo 10 graczy, no to muszą na siebie prędzej czy później zacząć trafiać. Myślę, że możemy spodziewać się całego spektrum wyników. Wcale mnie nie zdziwi, jeżeli ten turniej wygrają któreś Space Mariny. Nie zdziwi mnie, jeżeli będą w top 3, w top 5, ale też nie zdziwi mnie, jeżeli na przykład dwóch, trzech przedstawicieli znajdziemy w ostatniej dziesiątce. Też jest to całkiem możliwe. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie kolejny turniej to już będzie takie ostre sajdowanie się przeciwko Power Armorom, no bo ich popularność zdecydowanie wystrzeliła, no i możemy ślepo zakładać, że będą się po prostu pojawiać na turniejach dużo, dużo częściej. No i w sumie dobrze, bo dawno ich nie było, więc spoko. Custodes. Custodes, armia złotych chłopców, dla mnie jeden z takich właśnie absurdów popularności. Custodes, które mają beznadziejne sekundarki, które nie dostały aż tak dużej ilości buffów, chociaż parę myczków się pojawiło, jak gemy defensywne na zakaz reroli i transhuman teraz nie są jednorazowe, chociaż ciągle nie można rzucać ich na motory. Mamy tego obseka na piechocie, która nie jest charakterem, chodzi o termosy i venatari. No i co tutaj mamy? Mamy dwóch graczy na Emperor's Chosen, buffka, kapitan na bajku, Trajan, Guardi, Sagittarum, termoski w składach 2x1 i 5, 2x Venatari, 2x motory, Seekerki. I to jest taka rozpiska, najnormalniejsza z nich wszystkich, bo to jest coś, co powiedzmy może poza tymi termosami grałoby w przeszłości, tak? Mamy Trajana, mamy kapitana na bajku, mamy trupsy, mamy Venatari, mamy skład motorów, mamy Seekerki, Witch Seekerki dokładnie, żeby sobie uzupełnić punktowo, jest okej, okay, nie? To jest taka typowa rozpiska, jakby zupełnie tutaj się nic nie zmieniło, Emperor Chosen, najpopularniejszy wybór i tak dalej. Druga rozpiska Emperor Chosen to Marcin Nowicki, no i tutaj mamy Aleję z Trajanem, nie mamy kapitana na bajku, mamy 20 Wardenów, 2+1 Termosy, 2 Veneryki, Dreadnoty, Vexille, Witch Seekerki. No i teraz tak. Po pierwsze, 2x10 Wardenów to jest coś, co przyszło do nas z zachodu. To jest kmina Custodes, która całkiem sobie nieźle radzi na drużynówkach, ponieważ zdarzają się i 30 Wardenów, goście z obsekiem, relatywnie twardzi, no bo 3 wundy, 5 tafa, 2+save'a, 4+inwa. No i to są jednostki, na które można rzucać te defensywne stratagemy, więc można sobie wypchnąć jakąś taką jednostkę na środek, wrzucić tam transhumana, zakaz reroli, niech się biją. Więc to jest taki element, który już się pojawia gdzieś tam na zachodzie i przyszło to do nas. Mamy 2 Venerable Dreadnoughty, coś co pojawiało się wcześniej. Akurat tutaj można tak ogólnie stwierdzić, że Dreadnoughty to są jednostki, które tracą na popularności, bo wcześniej standardem w Custodes były rozpiski na 3, 4, 5, 6 dreadnoughtach. Tutaj akurat tego nie ma. No i to, co na co chcę zwrócić uwagę, to jest Aleja. Dwa elementy z tym związane. Po pierwsze, pęka, nieśmiertelny duet, nieśmiertelny związek Trajana i kapitana na bajku. Okazuje się, że to nie była wielka miłość, tylko to był związek z rozsądku, a właściwie z przymusu, ponieważ chłopaki grali na batalionie i po prostu musieli grać na dwóch bohaterach HQ, żeby wystawić rozpiskę, no bo nie chcieli tracić na przykład CP-ków na Outridera czy Vanguard Detachment. Teraz mogą grać na Alex of Omen na jednym HQ, no i teraz Trajan z kapitanem na motorze bardzo często grają osobno, a tutaj pojawiła się Aleja. O co chodzi z Aleją? Aleja, ale nie taka pomiędzy domami w mieście, tylko Aleja przez Y, bohaterka sisterkowa, która ma taką samą zdolność jak Vexilla, czyli jest modelem, który może unit z teleport Homerem przeteleportować do siebie, czyli jest po prostu takim ściągaczem naszych unitów, które w normalny sposób nie mogłyby się gdzieś tam przeteleportować, to ona po prostu ściąga je w jakieś miejsce, gdzie jest. W rozpisce Marcina akurat nie ma Rhinosa, Max gra Aleją z Rhinosem,
ona może sobie wejść do tego Rhinosa, wyjść z niego, przywołać co to trzeba i jest fajnie. To jest unit, który zwiększa po prostu mobilność Custodes. Działa tak samo jak Vexilla. Bardzo, bardzo ciekawy wybór. Oprócz tego laseczka całkiem nieźle się bije, bo ma tam swój mieczyk z AP3 z tego co kojarzę, więc tam też potrafi troszeczkę mundu w kombacie zadać. Wspomniałem o Maxie. Max, Trajan z kapitana na bajku i z Aleją. Jako jedyny tutaj jeszcze zadbał o to, żeby był jakiś trójkąt. Boże, za dużo sucharu, sorry. Trajan, kapitan na bajku, Aleja. No i mamy termoski, 3 plus 1 plus 1. Dwie dziesiątki Wardenów, o których wcześniej powiedziałem, czyli taka dość duża wyporność. No i Vexilla z wbudowaną przestawką, jeżeli chodzi o to, więc też całkiem spoko. No i są Witchseekerki, no i wspomniany Rhinos. Czyli właśnie taka koncepcja łącząca właśnie tą aleję z Wardenami. No i te pojedyncze termosy, o których też nie powiedziałem. Pojedyncze termosy, jednostki, które mają obsek, jednostki, które można nieuważnemu graczowi wteleportować w deployment, bo to są pojedyncze modele, zajmują bardzo niewiele miejsca, ciężko się przy tym zeskrinować, mogą robić behind enemy lines, czyli rozwiązują problem z jedną sekundarką, zostają tylko dwie sekundarki do rozwiązania jeszcze w tej armii, ponieważ de facto nie można brać żadnej custodesowej, bo wszystkie są totalnie słabe albo bardzo słabe. No ale jakiś pomysł z tymi termosami jest, dlatego większość graczy po prostu bierze te termosy, właśnie pojedyncze, bo to jest 60 punktów za gościa. On jest całkiem wyporny, to nie jest tak, że możemy sobie strzelić jednym laskanonem i go zabić, bo ma czwórkę inwa, ma jeden plusy w coverze, ma troszeczkę woundów i tak dalej, więc troszeczkę trzeba władować, żeby takiego typa ściągnąć. No i dwie ostatnie rozpiski, Gabriel i Igor, i to są emisariusze. Emisariusze, czyli podfrakcja, która może wyprze Emperor's Chosen, na pewno tutaj ostro z nimi walczy. Ignorowanie modyfikatorów hita i wounda oraz fight first, jeżeli chodzi o takie buffy, do których mają dostęp. Gabriel, kapitan z Briankiem, 3 razy Sagitarum, jeżeli chodzi o trupsy, 3 razy po 2 termosy, 2 piątki Wardenów, Vexilla, Venatari i motorki. Czyli taki miszmasz, troszeczkę wygląda to na takie testowanie, które unity będą fajnie grały, które mniej. Na pewno Gabriela mocno przepytam, jeżeli chodzi o te wybory, no i na własne oczy przekonam się, jak grają, bo mam przyjemność grać z nim pierwszą grę. Rzuciłem challenge'a, został on przyjęty i bardzo się z tego cieszę, ponieważ z Gabrielem regularnie rozmawiam na turniejach od jakiegoś roku, a jeszcze nigdy nie mieliśmy okazji zagrać, więc trzeba to nadrobić. Myślę, że będzie spoko. Zobaczymy, jak to pogra. Natomiast ostatnią rozpiską są emisariusze Igora. No i tutaj mamy kapitana na motorze bez Briana, więc tutaj właśnie doszedł do wniosku, że ten związek nie ma sensu. Raz gardzi, 2 razy Sagitarum, prosekutorki, jako jedyne tutaj wziął, 3 pojedyncze termosy i 3 składy motorów. To jest coś, co się dawno nie pojawiało w rozpiskach Custodes. 3 składy motorów, bardzo duży wydatek punktowy, dlatego tutaj całej reszty jest relatywnie mniej, bo mamy 3 składy piechoty i 3 pojedyncze termosy, nie ma Alei, nie ma drugiego bohatera. Brak Brianka to jest oszczędność jednak 200 punktów. No i tutaj zostało miejsce na te 3 składy motorów. Zobaczymy, jak takie podejście będzie grało. No, można powiedzieć, że Custodes zaskakują na wielu polach. Po pierwsze dlatego, że w ogóle są tak popularne mimo wszystko. Może się okazać, że osoby wieszczące ich słabość z powodu kiepskich sekundarek, jak ja, będą totalnie w błędzie. Po drugie, mamy rozdźwięk pomiędzy podfrakcjami, bo to już nie są tylko Emperor's Chosen, ale też się pojawiają ci emisariusze. Po trzecie, mamy przebijającą się popularność Wardenów. Po czwarte, mamy właściwie odejście z Dreadnoughtów, bo były turnieje, gdzie mieliśmy 2-3 graczy Custodes, którzy w sumie przynosili 10 Dreadnoughtów, a teraz na 5 graczy Custodes mamy w sumie 2. No i po czwarte, pojawiająca się Aleja i kolejny myczek związany z przywoływaniem do siebie jednostek z teleport homerami. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzymam za złotych chłopców kciuki. Fajnie, że ta frakcja opiera się teoretyzowaniu pod tytułem nie, to nie ma sensu, tylko chłopaki biorą i pokazują, że na pewno można coś z tego złożyć, a czy będzie to przynosiło wyniki, no to się okaże. Eldarzy. Jeżeli chodzi o Eldarów, Vladi i Duda wybrali sobie te same kustomy, to jest Ignore Cover i Remain Stationary, jeżeli ruszyliśmy się, awansowaliśmy na potrzeby strzelania. Chodzi tutaj o to, że Battle Focus wtedy działa, więc możemy sobie naszym strzelającym oddziałem, który najczęściej jest wyposażony w broń asaltową, strzelić bez kar i po tym adwansie zrobić sobie Battle Focusa i dodatkowo się ruszyć. Nie można tego robić po fallbacku. No i jeżeli chodzi o różnice między tymi rozpiskami, no to są dość oczywiste. Po pierwsze, Vladi gra na czystych Eldarach,
Po drugie, oprócz obowiązkowego Baharota postawił na drugiego Phoenix Lorda i jest to Karandras, czyli ojciec przełożony Skorpionów. O co tutaj chodzi? Chodzi o obsek, no i chodzi o drugi wkurzający model, który może mieć ciężko z umieraniem, ponieważ ma kapa na wundy, ma 6 wundów, można mu wbić 3 na fazę i wstaje na 4+ ze stratagema. Duda ma jednego takiego typa, Ladi ma dwóch. Ogólnie Karandras nie jest jakiś super, hiper, mega, ale w koncepcji, która mówi, że chcemy mieć dwa takie modele, no to jest tak naprawdę jedynym wyborem obok Baharota. Jeszcze tam można było z Jainą pokombinować i z tego co wiem były jakieś testy, ale ostatecznie Karandras wypadł dużo lepiej. Oprócz tego dwie piątki Rangerów, dwa składy Banshetek, Skorpiony, dwa razy Shining Speary, czyli takie MSU, które znamy do tej pory. Jeżeli chodzi o Eldary, no to tutaj one bardzo mocno korzystają z tego, że ich dowódcy oddziałów są bardzo mocni. Często generują 40-50% wygaru całego unitu, więc tutaj w Banshetkach, w Skorpionach, w Shining Spearach mamy tych lepszych sierżantów. No i mamy dwa składy Warp Spiderów, bardzo mobilne jednostki. No i strzeleckie motorki w składach po 9+3. No i oczywiście obowiązkowych czarodziejów, farsiszy, warlocy, no to to jest to co zawsze. Natomiast u Dudy sytuacja jest taka, że formalnie jest graczem Eldarów, ponieważ Arts of Omen Detachment jest eldarski. Baharot, Dire Avengersi, 3x3 Shroud Runnerzy, czyli te motorki strzelające na 2+. Banshetki, Skorpiony, Warp Spidery to po jednym. 3 składy motorków zwykłych. No i do tego dorzucamy patrol harlekinów, troopmaster, 3 trupy w 3 łódkach i DJ z harvesterem, który generuje na 6 to hit w sumie 4 trafienia. No to od Udy mamy po prostu te 3 łódki z wkładkami z obsekiem, do tego dorzucamy Baharota z obsekiem, no i coś, co ma zadanie robić w pierdziel, czyli Banshetki, Skorpiony i Dire Avengersi. I tak jak wspomniałem wcześniej, tak samo mamy tutaj dostęp do Ignore Covera w strzelaniu i do strzelania po adwansie, które nie blokuje nam Battle Focusa. Które podejście okaże się skuteczne? Nie wiem. Natomiast wcale mnie nie zdziwi obecność któregoś z tych graczy, a może i dwóch, na przykład na podium. To jest całkiem realne. Zobaczymy, jak sobie te Eldary będą radzić z Space Marinami. Na pewno mają bardzo duży problem z Gwardią i do tego przejdziemy, kiedy będę omawiał Gwardię. Także tutaj może się okazać, że mimo bardzo dobrych kierowców tych armii, całkiem niezłych armii jako takich, może się okazać, że po prostu meta im nie sprzyja. Się okaże. No i może też właśnie te harlekiny to jest taka odpowiedź na Gwardię, która przede wszystkim te harlekiny wyłączają rerolę w tych łódkach. Wtedy ta Gwardia nie może wykorzystać pełni potencjałów swoich super zbalansowanych mortarów. No zobaczymy. Harlekiny czyste, Kanrad i Wasyl. No tutaj rozpiski są bardzo podobne. Wracamy do tego, co w Harlekinach było przez ostatni rok, z delikatnym wyjątkiem ostatnich 3 miesięcy, kiedy zaobserwowaliśmy pewną różnorodność. Kanrad, 8 trup, 6 łódek, 2 trupy idą z buta, 2x2 motorki, 2 Shadow Circuit, Troop Master i 2 DJ-ów, Harvester i Ghoul, czyli Mortale na 4+ Wound i wybuchające szóstki. Natomiast Vasyl poszedł w 6 trup w łódkach, 2 trupy Tesco i jeszcze jedna łódeczka, czyli w sumie mamy 7 łódek na 8 trup, Harvestera i Gula, czyli ten sam zestaw Devchesterów, no ale tylko wyłącznie 2 motorki, bo na więcej nie było punktów, a więc bardzo, bardzo podobne rozpiski, po prostu Vasyl ma 2 motorki mniej, ale ma łódkę więcej, cały czas opieramy się na lajcie, na dużej ilości wkładek w tych łódkach, bardzo dobre sekundarki do wyboru. Te harlekiny wymagają ostrożniejszego grania, no bo już mają 5 inwa, a nie 4, natomiast są cały czas jak najbardziej grywalne, no i mogą tutaj naprawdę zamieszać, całkiem możliwe, że też będą wysoko. No i ja tak tutaj mówię o tym, że te armie powinny być wysoko, a tutaj mamy kolejnego kandydata do wygranej w turnieju, przekonamy się. Gwardia. 4 gwardzistów przybyło w swoich czołgach, dowodzeni Solarem, bardzo dobrym modelem do Narrative, z tego co słyszałem na podcaście, pozdrawiam Rudy. W ogóle szkoda, że nie ma Rudego na tym turnieju, myślę, że kolory tu troszeczkę by brakło. Kolejny suchar, przypadkowy, sorry. Rudy koloryt, Boże. Dobra, już poważnie. Jeep, jego typowa pancerka pod tytułem 2x Deathstrike, 8 Lemanów, 5 Scout Sentineli i 1 Infantry Squad, pewnie po to, żeby była sekundarka wykonywana z Inflexible Command. No i tutaj mamy takie typowe podejście Jeeba do Gwardii, czyli jak najwięcej pojazdów, jedyny, który wybrał Deathstrike'i i aż 2. Ja od tego typu rozpisy wypowiadam się bardzo często.
Jeep bardzo dobrze się bawi grając z nią. Myślę, że są armie, które po prostu nie zabijają fizycznie tego typu ilości pancernych modeli, natomiast te modele fizycznie zabijają przeciwników, więc jeżeli ta gwardia nie trafi na coś, co może ją szybko posklejać w kombacie i powstrzymać przed robieniem punktów, może naprawdę robić kuku, natomiast te dwa death strike'i z tymi dwoma plackami mogą powodować, że prędzej czy później te mortale zaczną wpadać. Zobaczymy. Z Jeepem będę miał kontakt na bieżąco, więc jeżeli będzie coś ciekawego związanego z przykładowo tymi death strike'ami, to na pewno po turnieju na jakimś podcaście opowiem. Cyryl, Lord Solar, Tank Commander, Command Squad, 4 razy Kadianie z darmowymi meltami, 2 składy Kasserkinów, Mechanized i Gorilla, czyli jedni mogą wyjść z transportu, którym tutaj jest Taurox i normalnie się ruszyć i strzelić po ruchu tego transportu. Natomiast Gorilla, czyli panowie mają Ignore Cover. Do tego jest ciekawostka i chyba tylko Cyryl go gra na tym turnieju. Jest komisarz, który może rzucić rozkaz w command phase przeciwnika raz na grę i na przykład może być to rozkaz, który mówi o odpychaniu deep strike'ów. Całkiem fajna rzecz, że taka interakcja, że możemy w command phase przeciwnika wydać jakiś rozkaz na nasze jednostki i utrudnić temu przeciwnikowi życie. Bardzo spoko, taki myczek, tylko właśnie Cyryl go ma w swojej rozpisce. Oprócz tego koniki. Koniki, oddział, który przy przeciekach gwardyjskich był wieszczony jako mega, mega mocny, no bo to jest 100 punktów za 5 typa, którzy bardzo mocno biją. Natomiast ograniczona mobilność przez brak przechodzenia przez ścianę i spore podstawki powoduje, że jest to raczej jakiś unit do kontry. Natomiast wydaje mi się, że docelowo gwardia może mieć problem z czymkolwiek, co potrafi wejść i utrzymać się w tym kombacie. Oczywiście są lemany, które potrafią strzelać poza kombat, są lemany, które strzelają po śmierci itd., itd. Natomiast no, to są tylko lemany. To jest 5 modeli akurat w tym wypadku, 6. No i może się okazać, że cała reszta no niby jest stratagem na strzelanie do swoich ziomów, ale może się okazać, że to wiązanie kombatowe będzie czymś, co będzie wygrywało przeciwnikom gry z taką gwardią. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o czołgi, no to wyposażenie 2 razy Vanquishery, 3 plazmy. To jest takie najpopularniejsze złożenie. Vanquisher jako bardzo, bardzo mocny pepans i czołg plazmowy, który jest po prostu najbardziej optymalnym wyborem. Dużo strzałów, siła 8, AP 4, flat 3, fenomenalny profil i na elitarne modele i przeciwko tym wszystkim termosom, które będą się pojawiały w Space Marinach i potrafiące niszczyć pojazdy przeciwnika. Wcale popularność tych czołgów nie dziwi. Są oczywiście mortary, bardzo silny unit, który wydaje mi się, że jest tutaj niedoreprezentowany, bo na ten moment uważam, że kompetytywnie granie bez 3 składów mortarów, heavy weapon teamów z mortarami jest dziwne, ponieważ te mortary mają plus 1 do hita z rozkazu, więc delikatnie ignorują sobie to, że trafiają w coś, co nie widzą, mają dodatkowe kary. Z command składu ze sztandaru ignorują modyfikatory to hit, więc mają tylko minus 1 do BS-a za to, że nie widzą celu, ale plus 1 to hit z rozkazu. Mają podbite AP i mają jeszcze przerzut jedynek. To wszystko można zrobić na takich mortarach. Tutaj niestety znowu GW stworzyło delikatnego potworka, ponieważ no, zajęło im 1,5 roku, żeby dojść do wniosku, że samoloty są kiepskie i trzeba je mocno ukrócić. Natomiast w kwestii no lossa GW tak się buja od ściany do ściany, tak? Mieliśmy Hiveguardy tyranickie jakieś 1,5 roku temu, potem wydawało się, że ten no loss jest już mocno przykurcony. Mamy te kary z minusami do BS-a, do hita, do save'a dla przeciwnika, bonusy od no lossa, który nas nie widzi. Więc wydawało się, że tutaj GW ok, wiemy, że broń strzelająca bez linii celowania jest niebezpieczna, trzeba ją ukrócać. No to wrzucamy super tanie jak barszcz unity z core, który można nakładać tyle buffów, że za bardzo się nie przejmują. Szczególnie, że to gwardia, więc autowundy na 6 to hit, nawet nie trzeba wundować. No, co powiem, jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań. Mimo, że w admechu mam bronie no-lossowe, to uważam, że fakt, że na przykład mój no-loss nie ma żadnego kora, nie mogę go jakoś sensownie zbuffować, jest zdrowy dla gry po prostu. No i myślę, że te mortary prędzej czy później jakiegoś nerfa wyhaczą, ale na ten moment nie wyhaczają. Marcin Surma, pozdrawiam serdecznie. Solar, Tank Commander, Gatekeeper, czyli ignorujemy dance covery. Command skład tak samo jak Cyryl, 2 składy Kasserkinów, Mechanized i Barbican. Barbican to jest teleport raz na grę, czyli taka przestawka.
2 razy Skull Sentinel, 6 Lemanów, Plasma Vanquishery, 3 składy Mortarów i Tauroxy. Bardzo podobna rozpiska do Cyryla. Tutaj nie ma tego gościa, który rzuca rozkaz w command fazie przeciwnika, ale cała reszta wygląda podobnie. To jest taki standard. Card skiny, Mortary, Solar, command skład i Lemany. To jest taki rdzeń. Tutaj akurat mamy 2 Skull Sentinele tutaj dorzucone, no i więcej Mortarów. 3 składy Mortarów, tak jak o czym mówiłem przed chwilą. No i jest ten Tauroxik oczywiście po to, żeby karskiny mogły wyjść po jego ruchu i sobie strzelić. Kozik, pozdrawiam również serdecznie. Kozik, mój dobry kumpel z południa Polski. Solar, Tank Commander, Gatekeeper, 3 razy kaserkini. Kozik jako jedyny gra 3 składy kaserkinów. Dziwi mnie szczerze mówiąc, że tylko on ma 3 składy, no bo to jest w myśl zasady, mam super silny unit, więc wezmę go jak najwięcej. Mechanized z Tauroxa oczywiście. Drugi ma Ignore Cover, natomiast trzeci skład kaserkinów ma ruch przed grą. Uważam, że jest to całkiem ciekawy pomysł, ponieważ kiedy zaczynamy, możemy sobie wystawić te kaserkiny na upenie, ruszyć się przed grą, ruszyć się normalnie i od razu siać popłoch już w pierwszej turze. Natomiast jeżeli nie, no to nic się złego nie dzieje, bo gwardia ma przestawkę, gdyby jej brakowało jeszcze dobrych zasad. Do tego mamy 4 lemanki, 2 Scout Sentinele, 3 składy mortarów, o których mówiłem, no i też kozik jako jedyny gra 3 piątki stiąsów, dodatkowy detachment związany ze stiąsami. Mamy obsek, mamy unity z wbudowanym deep strike'iem, mamy jakiś tam wygar pestkowy z pewną ilością bajerów. Otwiera nam to opcję na granie na Retrieve Battlefield Data, czyli popularnego scramblera, ponieważ gwardia ma 2 sekundarki, które będzie grać prawdopodobnie zawsze, czyli Inflexible Command i Boots on the Ground. Natomiast By Last Gun, By Bayonets, czyli zabijanie na znacznikach, nie zawsze jest dobrym wyborem, dlatego dobrze mieć alternatywę. No i też uważam, tak jak Kozik, że stiąsy tutaj tą alternatywę nam dają. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o gwardię. Więc jeżeli chodzi o wybory, no to wszystko jest na Born Soldiers, czyli auto wundy na 6 to hit. Zawsze mamy tego jednego tank commandera. Mamy 4 do 6 lemanów. Jest ten solar. Jest command skład, który zdejmuje nam kary do hita, który daje bardzo dużo buffów. No i tutaj potem kto co lubi. Kaserkini, koniki, Skull Sentinele, obowiązkowy Taurox, no i te mortary, to jest taki rdzeń tego wszystkiego. To są rozpiski, które grają na naszych testach, na naszym Discordzie między innymi od jakiegoś czasu i tutaj myślę, że będą sobie radziły bardzo dobrze. Zobaczymy, jak ta gwardia poradzi sobie bez kontry kombatowej, bo oprócz Cyryla tutaj kontry kombatowej nie ma. No i też zobaczymy, jak inne podejście Jiba się sprawdzi. Demony, 3 razy demony. Tutaj pozwolę sobie zacząć od Jokera, ponieważ Joker wrócił troszeczkę do przeszłości. Jego rozpiska jest żywcem wyjęta z rozpisek sprzed powiedzmy 4-5 miesięcy. Demoniczne koło zakręciło i wróciło do miejsca, w którym startowało. Mamy Belacora, Blood Tristera z kapem na mundy i oczywiście Lord of Change'a z niemożliwą szmatą i kilkoma innymi bajerami poprawiającymi jego wyporność. Changecastera, Exalted Flamera, 3 piąteczki Flamerów. No i tutaj akurat dodatek 2 razy Skull Kanony i 2 razy Flash Handy. Joker kombinował z demonami kilka razy. Też miałem przyjemność z nim grać na ostatniej lidze TTS-owej. Mamy też rzuconego czelka na kolejną ligę, którą będziemy rozgrywać bezpośrednio po tym turnieju. Więc zobaczymy, co tam w tym chaosie wykombinuje dalej. Natomiast tutaj mamy 3 grubasów. Właściwie była tendencja w demonach, że odchodzimy od tych grubasów. Gramy nawet jednego. Tylko Belacor się ostawał w rozpiskach. Tutaj Joker gra z premedytacją wszystkich 3. Oczywiście 15 obowiązkowych flamerów, ciągle bardzo dobry unit, mimo tego, że ma te nerfy, które go spotkały. Jeden Exalted Flamer, no i właśnie wymienione wcześniej przeze mnie Flash Handy, no i 2 Skull Kanony, żeby w spokoju postawić coś z tyłu na znaczniku i całą resztą ruszyć do przodu. Prozak postawił na Chincha z Belacorem, oprócz właśnie pana skrzydła tego, 2 razy Fate Skimmer, 10 pinków, 3 razy Exalted Flamer, 3 piątki flamerów, 3 plus 5 płaszczek, i 2 Helveryny z odzyskiwaczką CP-ków. Wardogi Executionery dla purystów, czyli chaosowe odpowiedniki Armigerów Helverynów. No a tutaj mamy Chincha, najsilniejsze bóstwo na ten moment, jeżeli chodzi o siłę na papierze w kodeksie na stole. Bardzo duża wyporność na strzelanie. Exalted Flamery do wykonywania misji ze znacznikami w demonach. One robią akcje, są charakterami, więc mają bardzo dużą szansę na to, że
przeżyją na tych markerach turę, chronienie lug aucerem, no i oczywiście 15 obowiązkowych flamerów, no i płaszczki, które ewentualnie mogą być kontrą kombatową, ponieważ ich największy minus, weapon skill na 4+, jest negowany przez Belakora, który może dać pełne przerzuty. A więc tutaj całkiem możliwe, że ta rozpiska na czystym cinchu sobie będzie dobrze radziła. Bardzo często już właśnie demoniczne rozpiski, które wychodziły od takich miszmaszów, powoli szły w stronę właśnie czystego cincha. No i tutaj jest właśnie taki przykład. Ostatnia rozpiska, Cebul, też czysty cinch, taki super czysty, bo nawet nie ma Belakora. Mamy Lord of Change'a, Fate Skimmera, 15 flamerów, 3 razy Exalted Flamery, a więc taki standard. Mamy 5 płaszczek, no i 70 horrorów. 40 pinków, 30 blue. Z jednej strony takie kompetytywne podejście do grania, czyli 15 flamerów, Exalted Flamery, Fate Skimmer. Z drugiej strony ten element cebuli w cebulu, czyli 70 rozpadających się horrorów, obsek, wkurzanie przeciwnika, nieumieranie, 3 plus save'a, oddawanie dużej ilości punktów No Prisonera, ale Cebul to jest ostatnia osoba, która by się przejmowała. Naprawdę trzymam kciuki za to, że to zagra, bo jest to jeszcze inne podejście do tych demonów, coś co można nazwać taką, powiedzmy, półhordą, jeżeli chodzi o rozpiski, na pewno w obecnych czasach, więc zobaczymy, jak to będzie grało. Jest to jakieś takie inne podejście. No trochę smuci, że nie ma innych bóstw, nie ma tutaj Slanesha na turnieju, nie ma Korna, nie ma Nurgla, poszliśmy zdecydowanie w stronę Cincha i tylko pojedynczy przedstawiciele innych bóstw się tutaj zdarzają. No, zobaczymy jak będzie. Demony to taka armia, która akurat bardzo często zmienia swoje oblicze. Możliwe, że na kolejnym turnieju już będą rozpiski innego typu. Devguard. 3 przedstawicieli Devguardu. Marcin Skrok jest moim bohaterem. Mianowicie na Discordzie Polska swego czasu brałem udział w dyskusji na tematy psioników w Devguardzie. I bardzo mocno propsuje opcję grania dwoma Psykerami, Plagcasterem i Demon Prince'em. Z wielu powodów, jeżeli ktoś jest ciekawy, zapraszam na Discord Polska. Devguard, jeden z ciekawszych kanałów na naszym Discordzie. I jak sobie przewinie do dyskusji w okolicy przełomu stycznia lutego, to tą rozmowę znajdzie. No i wracając do tematu, Ferrymany, Demon Prince i dwóch Plagcasterów, a więc gra na trzech magikach, mega, mega propsy. Oprócz tego dwa składy Plague Marinów, jedne poksy, Contemptor z obowiązkowym Talimanem, który będzie dawał mu wybuchające szóstki, 9 Death Shroudów w trzech trójeczkach, 2 drony, 2 Plagueburst Crawlery i Rhino, czyli można powiedzieć, że jakiś tam w miarę standard devguardowy. Szczerze powiedziawszy, nie jestem zwolennikiem Plagueburst Crawlerów. Uważam ten model za zbyt drogi. On bardzo dużo punktów płaci za swoją wyporność, która no, jest całkiem niezła, bo no, aż tak miękki nie jest. Natomiast wygar tego modelu jest mega niski. Ale gracze Devguardu zwracają uwagę na sekundarkę, która polega na tym, że trzeba zabijać przeciwników za pomocą Plague Weaponów. No i od pierwszej tury to jest jedyny unit, który może to robić, ponieważ nie musi widzieć, żeby tam jakieś śmieci zza winkla wyciągnąć. Oczywiście musi się całkiem nieźle zarzucić, żeby to wyciągać, ale no nie jest skazany na porażkę tak z automatu, więc między innymi po to ten crawler jest brany. Propsuje drony, bardzo lubię drony, uważam je za bardzo fajny model, jeden z najlepszych w Devguardzie. Contemptor, no to klasyczek, te shroudy tak samo. Michał Gurun, Inexorable, to jest kompania, która ma strategię na minus 2 do szarży dla przeciwnika, taka bardzo fajna, defensywna. Lord, mamy Lorda, Lord się akurat rzadko tutaj pojawiał w rozpiskach Devguarda, zazwyczaj byli inni HQ. Są poksy, są aż 3 kontemptory, no i tutaj obecność Lorda jest wyjaśniona, bo mamy przerzuty jedynek dla tych kontemptorów, bo mają core. Mamy Talimana oczywiście dla wybuchania tych kontemptorów, 3 razy 4 Death Shroudy, 2 drony i Mortarion. A więc z jednej strony jest Mortarion, który siłą rzeczy wymusza de facto budowanie rozpiski w określony sposób, no bo sam pożera prawie 1/4 dostępnych punktów. Po drugie mamy bardzo mocny nacisk na strzelanie, bo mamy 3 kontemptory, mamy przerzuty z Lorda, mamy wybuchające szóstki, no i mamy te 12 Death Shroudów z dwiema dronami jako taka kontra kombatowa, no i dodatkowo dostęp do tego gema, który daje minus 2 do szarży. Bardzo fajne, inne podejście do Devguardu niż zazwyczaj. Tweak też Inexorable, Swords w termosce, szacun za to, że mamy magika, tylko dlaczego w termosce? Nie wiem, ale może się dowiem.
4x5 Plague Marinów, Poxy, 2 trójki Death Shroudów, 2 drony, Plagueborn Scrawler, Mortarion i 2 Helweryny z dodatkiem plus 1 to hit na pojazdy, charaktery i monstra. Plague Marini to jest rzecz, przy której chcemy się zatrzymać, ponieważ jest to prawdopodobnie najlepszy oddział w tym kodeksie i jestem zaskoczony jego niską popularnością. Bo ja bez 3-4 składów to bym nie wychodził z domu. Marcin wcześniej wspomniany ma 2 składy, Michał nie ma wcale, Twig ratuje sprawę, ma składy 4. Druga sprawa, no to Plagueborn Scrawler jest 1. No i jak sam Twig przyznaje w rozmowach na Discordzie, jest to po prostu straszak. Jeżeli trafi, zabije fajnie, ale zbyt wielkich oczekiwań do niego nie mamy. No i Helweryny jako taki prawdziwy dodatek strzelecki. Były dyskusje związane z tym, czy brać kontemptory, czy brać helweryny. Są to jednostki porównywalne, mają swoje plusy, mają swoje minusy. Kontemptory fajnie się skalują z wybuchającymi szóstkami z Talimana. Helweryny mają obseka. Helweryny teraz nie zabierają cpeków, bo ich dodatek jest darmowy. A więc no, można dyskutować, nie? Co jest lepsze, co jest gorsze. Tutaj Twig poszedł w stronę helweryn. No i Mortarion, który właśnie zabiera nam 1/4 rozpiski, a więc sprawia, że całej reszty jest troszeczkę mniej. Znowu, to charakteryzuje akurat graczy Devgardu bardzo często. Mamy ich zawsze sporo, mimo wszystko, bo takie 3-4 rozpiski na turnieju to jest taka norma i zazwyczaj to są rozpiski zupełnie od siebie różne i uważam, że tak jest i tutaj. Imperial Knighty. Imperial Knighty, tutaj o dziwo, Imperial Knighty, frakcja, która jest od sztancy kopiowana, okazuje się, że można grać też inaczej. Rozpiska oczywiście obowiązkowa, czyli Errant, 2 razy Moiraxy, 5 Warglave'ów i 3 Helweryny, kombatowe modele na Noble Combatant, czyli pełen przerzut danego ataku, jeżeli nie doszliśmy do etapu wundowania. I to jest rozpiska Tivera, to jest ten taki klasyk, który grał zawsze i wydaje się najlepszy. Natomiast dwóch pozostałych graczy stwierdziło, że klasyki to oni mają w kolekcji DVD, więc w 40 pójdą sobie w inne tematy. Bartek Adamiak, paladyn, który bufuje nam punkty honoru, jesteśmy traktowani jakbyśmy mieli 2 więcej, zbudowany w ten sposób, że ma 4 inwa zawsze i w kombacie i w shootingu, ma hełm oczywiście, który daje jednemu armigerowi bonda do końca gry, mamy tutaj 2 przysięgi wybrane takie same jak u pozostałych graczy. Pierwsza przysięga związana ze zdobywaniem markerów i tym, że nasze jednostki nie mogą się cofać do naszej krawędzi, nie mogą fullbackować. Natomiast druga to zabijanie charakterów, monsterów i wehikli. Do tego paladyna mamy także helweryny. Tutaj mamy Hunter Beasts oraz skład helwerynów, które mogą wyjść z rezerw w pierwszej turze, ponieważ mają zapis o tym, że wychodzą turę wcześniej ze strategic reserved niż normalnie, niezależnie od wszystkich innych zasad. I taki zapis w najnowszej klaryfikacji FAQ WTC mówi, że takie helweryny mogą wyjść z planka w pierwszej turze. Całkiem spoko rozwiązanie. Akurat helweryny zawsze grały z tym Hunter Beastem, który bufował strzelanie tam do pojazdów i tak dalej. Natomiast tutaj jest jakaś opcja na zabawę z rezerwami. Do tego mamy Moiraxy z Noble Kombatantem, o którym wspominałem przed chwilą. No i Warglave'y z Transhumanem i ignorowaniem AP1. Ciekawe podejście, w szczególności ten paladyn zamiast Erranta. Zobaczymy jak to pogra, jestem bardzo ciekawy, bo może właśnie chociażby te kminy związane z rezerwami, że to będzie taki częstszy powiew świeżości niż do tej pory. Trzecia osoba z Imperial Knightami, Vitalis. Vitalis lubi duże modele, więc gra 3 dużymi knightami. Paladyn, Galant, Crusader. Do tego mamy 4 małe, 2 Helweryny, 2 Warglave'y. Jako jedyny wybiera Dom Taranis, a nie Custom. Nie Freeblade'y. No co to tutaj dużo dodać. Mamy w założeniu wyporniejsze modele z Filmą Painem, z opcją na wskrzeszenie. Galant pod kombat, Crusader jako duże strzelanie, Paladyn jako model taki uniwersalny, trochę tego, trochę tamtego. No i 4 małe knighty, które mogą być bufowane 3 różnymi bondami z tych 3 dużych gości. Udało się graczom Imperial Knightów zrobić 3 różne rozpiski, za to brawa, pokłony. Przechodzimy dalej. Armie, które mają po 2 przedstawicieli, Grey Knighti, Hank na Brethrenie, który ma opcję na reroll jedynek to hit i to wound w kombacie lub w shootingu, Castellan Crow, który ma Doombolta w 9 calach, super heroika do charakteru, fight firsta w charaktery i bici po śmierci w charaktery, czyli mamy nadzieję, że będzie się bił z charakterami.
model, który się nie pojawiał do tej pory w Grey Knightach, taka troszeczkę delikatna niespodzianka. Mortalowy Libra, czyli dodatkowy mortal z naszych czarów mortalowych i raz na grę plus 2 do kasta na wszystkie nasze seki testy. Jest gem na lepszy zasięg tych naszych mortalowych czarów. No i czary oparte na zadawaniu mortali, taki klasyczek. Grandmaster Nemesis Dreadnought, czyli trójka inwa, odskok, typowe nosidełko, które grało do tej pory cały czas. 5 strike składów, norma. 3 składy interceptorów, norma. 2 zwykłe nosidełka, norma. No i 2 razy purifierzy i raz purgation skład. Purifierzy charakteryzują się tym, że rzucają najbardziej niebezpieczny strzał, czyli Purifying Flames, będący takim odpowiednikiem Doombolta na przeciwnika w 9 calach. 3 mortale, jeżeli rzucimy dużo na cast, to D3 plus 3 bodajże, ale poza tym to nie wyróżniają się chłopaki za bardzo, więc dziwi mnie ich wybór. Natomiast jeszcze bardziej dziwią mnie Purgation skład, bo to jest skład w Grey Knightach, który przeczy swojej idei, bo w założeniu to ma być heavy support, który ma strzelać ciężką bronią, tylko że Grey Knights nie mają dostępu do ciężkiej broni na piechocie, ponieważ Psykanon i Psylancery to nie są ciężkie bronie, no bo jeżeli tam najcięższa broń to jest autokanon 7-1-2, no to ciężko mówić to o jakimś pepancu, nie? To nie są jakby dewastatorzy z zakonów Space Marines i tak dalej. Więc no, dziwi mnie ten wybór i skupiałbym się na nim dłużej, że zostało to wybrane, ale no oczywiście muszę to powiedzieć. Hank, dlaczego nie masz Rhinosa? Jakbyś wywalił ten Purgation skład, to byś miał Rhinosa, w którym mogłyby siedzieć jeden skład interceptorów. A gdybyś wywalił tych purifierów, to miałbyś drugiego Rhinosa, w którym siedziałoby kolejna dycha interceptorów i byłoby dużo lepiej. I myślę, że w tą stronę bym osobiście szedł. Zobaczymy, co będzie z tymi Grey Knightami. Grey Knighti mają całkiem fajne sekundarki. To święcenie znaczników już nie jest tak super fajne jak kiedyś, ale pozostałe sekundarki są bardzo ok. No jedna jest tylko pod demony, więc jest autopikiem w jednym paringu. Natomiast zabijanie z teleportu jest bardzo spoko opcją według mnie i troszeczkę niedocenianą przez graczy Grey Knightowych. Strata Armor of Contempt? Spora. Z drugiej strony przeciwnicy nie mają tego Armor of Contempt, więc nasze częste AP2 na grubych nosidełkach może tam coś robić. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzymam kciuki za te Grey Knighty. Mam nadzieję, że jakieś tam wyniki osiągną, bo bardzo lubię tą armię, ale ludzie, no grajcie te Rhinosy, proszę was. A tak samo Chams, drugi z naszych zawodników, Blades of Victory, Rel Charge z czaru, opcja na mortale w szarży. Nie ma Rhinosa, za to mamy GMNDK, czyli duże nosidło, 2 nosidełka w heavy supporcie, 3 składy interceptorów, mortalowego Libre i Draigo, czyli taki bezpieczny klasyczek. I do tego dorzucamy 3 Helweryny i znowu są to Helweryny z rezerwami. Te, które mogą wyjść w pierwszej turze, a nie te z Hunter Beastem. Ciekawa sprawa, to jest akurat taki smaczek, który trzeba odnotować z tymi Helwerynami, że takie rozwiązanie się tutaj pojawia. No tutaj szkoda, że nie ma tego Rhinosa, natomiast cała reszta wygląda solidnie. Myślę, że tego typu rozpiska może pograć, no chyba, że Grey Knightsi są skazani na zagładę przez sam fakt, że nie mają tego Armor of Contempt, no ale no, zobaczymy, to też nie ma co wyrokować. Po tym pierwszym turnieju będziemy troszeczkę mądrzejsi. Thousand Sunny, no tutaj wybory pokazują na to, że ta armia się skończyła na takim kompetytywnym poziomie. No, przez chwilę bardzo, bardzo mocna. W teorii jest dostęp do flamerów. W praktyce brak Armor of Contempt mega boli tą armię. No i straciliśmy też sekundarkę w Wrath of Magnus. No i tutaj obydwaj ziomkowie związani z Thousand Sunami poszli w rozpiski na Magnusie, co ciekawe, obydwaj zawierają model, który i w tych Thousand Sunach nie jest jakiś za dobry i tak po prostu sam z siebie nie jest za dobry, no ale go wybrali, więc tutaj też jest takie podejście zdecydowanie luźniejsze. Obydwaj grają na kulcie Duplicity. Paxwle, kolega ze Śląska, Ariman, Exalted Sorcerer, 5 piątek rubryk Marines, każda z piątek ma Doombolta, cytując Paxa, po pierwsze łatwo zapamiętać, kto ma jaki czar, a po drugie jest to najlepszy czar na Thousand Sunach, więc warto go mieć w dużej ilości. W sumie rozumiem w pełni, w szczególności, że cała reszta może rzucać smite. 10 termosów obowiązkowa, Magnus i Lord of Change, czyli 2 duże grubasy, dycha termosów, 25 rubryków, 2 bohaterów.
prostota, elegancja, super. Szkapa, Magnus, Infernal Master, dwóch DPK-ów, 5 piątek rubryków, tam akurat każdy czar jest inny, 2 składy kultystów, 10 termosów i spawn, czyli rozpiska dość podobna, 2 dychy kultystów i spawna zostawiamy z tyłu, termoski, rubryki idą do przodu, pomiędzy nimi czają się 2 DPK-i, no i Magnus jakoś tam to wszystko wspiera, stawiamy na grube modele. Obawiam się, że obie te rozpiski mają troszeczkę małą ilość uniwersalności, natomiast z tego co się orientuję, będzie nam dane obejrzeć Mirrora Magnusów na tym turnieju, więc choćby dla samego tego faktu warto przypatrzeć się tej grze. Zobaczymy, jak te Magnusy będą grały. No ja tutaj sukcesów niestety nie wróżę, ale jak się bawi, to się bawić. Może akurat zmienne oko Cincha będzie miało tutaj łaskawe spojrzenie na tego typu rozwiązania. Może te dwa DPK-i uszkapy jakoś pograją. Zobaczymy. Drukhari, dwóch graczy, Bakłażan na kustomie z wybuchającymi szóstkami w kombacie i tańszym stratagemem, który daje reroll wounda na wraki i groteski. Do tego mamy inkuby i skład motorków, jeżeli chodzi o coven. No i mamy kult, reroll charge i plus 2 do advansa. Dargeldary mają dostęp do szarży po advansie, więc wszystko będzie tutaj biegło. Mamy łyczki z granatnikami, granatniki, Phantasm, Grenade Launcher są po to, żeby użyć gema Fire and Fate i po dodatkowym adwansie jeszcze się ruszyć i obsekiem wejść na znacznik. Bardzo fajny myczek, bardzo to tutaj lubię. Sukubuska, 5 Venomów z Grizzly Trophies, Mandrake'i i kolejne motorki oraz inkuby, czyli takie typowe MSU. Pakujemy się w 5 Venomów, mamy inkuby, mamy łyczki, mamy mandrejki, do tego groteski, które idą sobie samodzielnie i pomiędzy nimi mamy jeszcze tutaj bohaterów. Całkiem spoko. Minusy do liderki z Venom Grizzly na podatne armie. Możemy starać się zrobić sekundarkę. No i też te granatniki bijące po liderce mortalami. Raz za czas jakiegoś mortala mogą wlepić. Christit, druga rozpiska. Tutaj mamy plus 1 do wunda w pojazdy i w monstery. I na piątce plus 2 wund podbite AP. Archon, Sukubuska, Drazar, 3 składy inkubów, 2 składy helionów, 3 składy motorków, 3 venomy i do tego dorzucamy Dark Technomancer, czyli plus 1 do wunda i plus 1 do damage'a kosztem zakazu rerolla z tych broni, nie działa na flamery i kosztem mortala na jedynce to hit. Więc mamy taki powiedzmy wygar na Kronosach połączony z MSU i nastawieniem się na zabijanie pojazdów i monsterów. Myślę, że bardzo spoko wybór, w szczególności, że prawdopodobnie często będziemy grali z gwardzistami na Lemanach, czy też Space Marinami na Speederach, więc całkiem możliwe, że tutaj te bonusy na pojazdy się tutaj przydadzą. Zobaczymy, jak będą sobie te drukareczki grały. Drukarki to jest kodeks, który ma problemy z sekundarkami. Troszeczkę się tam chyba polepszyło po Arcs of Omen, natomiast nie ma jeszcze tutaj żadnych rewelacji. Armia dobra z, powiedzmy, całkiem niezłym wygarem kombatowym, natomiast nie ma strzelania, no i przede wszystkim pojawiło się bardzo dużo gunline'ów, które mogą tą armię zdmuchnąć, bo defensywa tutaj jest relatywnie słaba. Coś, co kontrowało drukarki miesiąc po ich premierze, czyli premiera Admechu. Teraz rolę Admechu przejęła Gwardia, przejęło Tau. Nolos przede wszystkim bardzo boli tą armię. Jeżeli tylko wychodzimy z Venomów, no to tutaj właściwie poza groteskami wszystko takich mortarów będzie umierało. Dwóch graczy Tau. Tau, tak jak mówiłem na początku, troszeczkę taki renesans. Spadała ta popularność, potem rosła, znowu spadała. Teraz podrużynówka, gdzie to Tau ma bardzo dużo kontr. Na solówce mamy dwóch graczy. Obaj postawili na enklawę Farsighta. Marcin Magierski, Cold Star, Crisis, duży skład Krzysi, mały skład Krzysi, 3 razy Houndy, drony taktyczne, jeden skład, 2 razy Hammerhead, Ripek z Burstem i Bombowiec. No jest tutaj kilka ciekawostek. Po pierwsze obecność dwóch sprawdzonych komanderów, Cold Star i Crisis, to akurat normalne. No i 2 składy Krzysi, jeden duży, jeden mały, też całkiem spoko. 3 Kruthoundy, to jest o tyle ciekawostka, że już właściwie nie ma krutów. Kruty były grane dlatego, że wymagany był trups do batalionu.
No teraz tego trupsa nie trzeba brać, no i Tau jest jedną z tych armii, które z tego korzystają, natomiast same Krauthaundy na tyle spoko grają, są na tyle tanie, dobre, że one mogą sobie jeszcze tutaj się zmieścić, w szczególności, że mamy sloty fast ataku na nie. Oprócz tego dwa razy Hammerheady znowu wróciły do łask, model, który był bardzo groźny na początku, wysokie AP, mortale, omijanie inwa, wszystko co najgorsze. Natomiast teraz no, trzeba jakoś zabijać właśnie wymienione wcześniej przeze mnie Speedery, Valianty, Reapery, Lemanrasy itd., itd. Więc tutaj obecność tych Hammerheadów nie dziwi, w szczególności, że Hammerheady są bardzo mobilne, bo mają fly, są całkiem szybkie, więc mogą wylatywać za ścian i łapać kąty szybciej niż ich przeciwnik, ponieważ obowiązuje zasada obecnie w grze, że jeżeli Hammerhead wyjdzie i coś zabije, to powinien zginąć turę później, ponieważ właśnie wychynął swój nosek i jako, że jest papierowy, nie ma inwa, no to powinien zginąć w rozce od pepanca wroga. Riptide z Burstem. Riptide z Burstem zawsze będę propsował, sam nim grałem, bursty są spoko, dziękuję, dobranoc. No i bombowiec. Z bombowcem jest ciekawa sprawa, ponieważ najpierw bardzo długo grały dwa bombowce, teraz pojawiły się super nerfy samolotów. Bombowcy to w ogóle mają pod górkę, bo bombardują tak naprawdę od trzeciej tury, bo w pierwszej turze nie ma ich na stole, a w drugiej muszą być z rezerw, nie mogą się ruszyć. Natomiast spotkałem się z kilkoma opiniami graczy Tau, że taki jeden ciągle jest całkiem dobry, bo samo to strzelanie z bombowca oraz wbudowany marker light powoduje, że to jest taki ekwiwalent dwóch Krzysztofów mniej więcej za troszeczkę więcej punktów, ale mamy tam opcję na bombardowanie, jeżeli ten bombowiec nie umrze w tej drugiej turze po wyjściu z rezerw, a często jest tak, że przeciwko temu Tau musimy strzelać na przykład po Krzysiach i wtedy ten bombowiec ma względny spokój, więc może ten wybór jest całkiem sensowny. Drugim graczem jest Krawat. Tutaj mamy kombatowe podejście do Tau, dwa kombatowe modele, czyli Cold Start z Onager Gauntletem i sam Farsight we własnej osobie. A więc bardzo dobrze, że tutaj są duże Krzysie, małe Krzysie, Breacherzy, tutaj jest wybór trupsa, ale to są Breacherzy w Devilfishu, obsek, możliwość strzału po ruchu ze stratagemu, wysiadamy z tego Devilfisha i sobie strzelamy, możliwość robienia sekundarki Aerospace, całkiem spoko unit, uważam, że w ogóle powinni grać wcześniej w tych rozpiskach Tau, ale no, radziło sobie to Tau bardzo dobrze bez, więc to jest tylko takie moje gdybanie. Dwa razy Riptide z Ionem. Szanuję trochę mniej za to, że nie mają burstów, ale to ciągle są Riptide'y, czyli takie uzupełnienie pepanca, w szczególności, że Krawat nie gra Hammerheada. Trzy Krauthaundy, to o czym mówiłem, pieski są na tyle tanie, że są spoko, natomiast nie musimy grać zwykłych krutów. Marksman i Stealth Battlesuity, czyli ziomeczki, które są w teorii troszeczkę bardziej wytrzymałe. One chyba też robią sekundarkę Aerospace troszeczkę lepiej niż cała reszta rozpiski, więc taki wybór może bardziej taktyczny pod robienie misji. No, zobaczymy jak to Tau będzie sobie radziło. To jest taka armia, która wydaje się będzie mieliła te słabsze kodeksy. Myślę, że może mieć całkiem nieźle na Space Mariny bez defensywy, czyli poza strzelaniem w Dark Angele, no to takie Iron Handy to jest może taki roll-off, kto zacznie. Ale z drugiej strony, no jeżeli trafi na coś, co ją bardzo mocno kontruje, a wydaje mi się, że na przykład takie 70 horrorów z trójką inwa na strzelanie to jest nie do przestrzelenia przez to Tau, to może być wtedy krucho. No zobaczymy jak będzie. Fajnie, że to Tau jest, fajnie, że jakoś mega nie dominuje, ale też dobrze, jeżeli jakaś frakcja nie jest totalnie martwa i tutaj też życzę kolegom jak najlepiej. No i ostatnie cztery armie, które mają po jednym przedstawicielu, a więc takie na krawędzi istnienia. Chaos Space Marines, frakcja, która bardzo mocno straciła na tych zmianach. Armor of Contempt to było coś, co trzymało ją na powierzchni, było kilka różnych buildów, grali nią gracze i topowi, i troszeczkę słabsi, ale to była taka troszeczkę armia dla każdego. Były te termosy z runą, były posesyty itd., itd. Teraz nie ma nic. I jedyny przedstawiciel CSM-ów, Kolgar, w ogóle nie wziął jednego z takich zakonów, które wydawałoby się, że będą dawać radę, na przykład World Bearersów, tylko postawił na Iron Warriorsów. Aż musiałem sprawdzić sobie przed tym podcastem pasywne zdolności Iron Warriorsów. No i jest to Ignore Cover i Armor of Contempt na AP 1 i 2. Jest, powiedzmy, nie tak źle, nie tak najgorzej, natomiast no, nie jest to super zakon, w szczególności, że ma dość przeciętną sekundarkę własną i trzeba szukać w całej reszcie,
Natomiast mamy tutaj całkiem fajne zgromadzenie modeli. Mamy DPK ze skrzydłami, który ma marka Nurgla, automatyczne wundowanie, kiedy tylko trafi i ma minus 1 do wundowania przeciwko niemu, jeżeli wundujemy go na 2+, lub 4+. To jest taki skomplikowany zapis. On się sprowadza do tego, że jeżeli wundujemy tego DPK na trójkach, to pozostaje to bez zmian. Natomiast jeżeli mielibyśmy go wundować albo na dwójkach, albo na czwórkach, bo mamy dwa razy większą siłę albo równą siłę do jego tafa, to mamy wtedy minus 1 do wunda. Dwa razy Lord Discordant, 3 razy Decimator z Mortalami, to jest to rozwiązanie, które propsowało u nas w listopadzie, w grudniu, w styczniu, jeżeli chodzi o polską metę. Dwie piątki posesytów, rubryki i Landrider. Landrider może przewozić posesytów, więc może chyba o to chodzi. Akurat wybór tego Landridera bardzo mocno tutaj dziwi. Jestem ciekawy, jak to pogra. W szczególności, że Landrider to jest chyba jeden z tych modeli, które mają problem jeździć po stołach WTC. Ale mogę się mylić, przyznam, że na żywo Landridera na stole WTC nie widziałem nigdy. I wierzę, że zmieni się to w najbliższy weekend, bo zamierzam podpytać Kolgara, jak mu się tymi CSM-ami gra. No, jest to jakiś wybór, szanuję w ogóle za wzięcie tych CSM-ów, natomiast no, wydaje się, że cała ta armia ma bardzo, bardzo duże problemy i tutaj może być ciężko. Wotany, tylko jeden gracz Wotanów, Adrian Pura, Ymir, czyli czwórka inwa na modelach z 2+ save'a, piątka inwa na całej reszcie. To, co zaskakuje, to wybór aż trzech bohaterów, Forgemaster, Grimnir i Haikal. No, tutaj z Wotanami temat wygląda w ten sposób, że owszem, mają pięciu charakterów i wszyscy są super, natomiast ta armia jest tak droga i tak elitarna, że wybieranie więcej niż dwóch charakterów to jest po prostu strata punktów, które moglibyśmy przeznaczyć na inne unity. A bardzo często widywałem rozpiski, które grały na jednym bohaterze, bo po prostu szkoda punktów. Tutaj mamy super gościa, technika, który naprawia nam fortecę, daje tam niewrażliwość na jeden strzał, podkłada szóstkę i tak dalej. Mamy Grimnira, który jest czarodziejem, no i Haikala, który daje tam tokeny, przerzuty i tak dalej. Wspomniane dwie fortece, czyli znowu podejście w bardzo, bardzo mocno elitarną rozpiskę, którą można ograć po prostu movementem. I jestem tego osobiście żywym przykładem, ponieważ udało mi się na DMG wygrać dość wysoko z podobnymi Wotanami pilotowanymi przez Everta, między innymi właśnie przez to, że były dwie fortece i 600 punktów było utopionych w dwóch modelach, które nie miały obseka, musiały troszeczkę ruchu stracić na te wszystkie obroty itd., itd. Oprócz tego dwie piątki Berków, to jest wybór standardowy, bardzo dobry. Siódemka Termosów, Termosy mimo swoich wad pod tytułem duży koszt punktowy, niewielka mobilność, sprawdzają się całkiem nieźle, dość dobrze strzelają, odpychają deep strike'i, działają całkiem spoko. No i oczywiście trzy składy motorków po trzy z Wargearem właściwie na maksa. Są te hylasy, które dodają dodatkowy wund i dużo, dużo pestek. Są latarki, są skanery. To, co się da, to tam jest wzięte. No ogólnie rozpiska taka bardzo mocno elitarna. Zastanawiam się, czy nie zbyt mocno, ale może coś za tym wszystkim tutaj stoi. Jeżeli te fortece będą grały odpowiednio, no to mogą zrobić krzywdę, no bo to ciągle bardzo mocno strzela, no i jest mega, mega wyporna. Oreczki, Brawl, Brawla pozdrawiam, Gofy, Boss na świni, Warboss na bajku i Zagstruk. To jest taka, wydaje się, nowa trójka bohaterów standardowych dla orków. Każdy z nich bardzo mocno bije, są relatywnie mobilni. Zagstruk jako taki imienny boss dla Stormboy jest mega mobilny. Trzy składy grotów, oczywiście pod misję grotową, 10-10-5 komandosów, biją, robią ćwiartki orkowe z modelami orków w konkretnych ćwiartkach, dają radę. 5 meganobów, 10 nobów, 25 stormboi, 10 plus 8 plus 7, battle wagon z defrolą, 10 flashgitsów, 3 meganzy i track. No i tutaj jest kilka rozwiązań, które zaskakują. To, co się rzuca w oczy, to są flashgitsi. Zapytałem Brawla, dlaczego wybrał ten unit. Odparł, że to jedyne sensowne strzelanie poza slotem fast attack, a ten slot jest między innymi zajęty przez Stormboy. No i faktycznie tutaj mamy sporo strzałów z profilem 6.2.2, idealny na power armory. Zakładam, że może to przynieść jakieś sensowne zdobycze punktowe w tego typu paringach. No mamy meganzy, które wspierają strzelanie. Dwa transporty, no a reszta to jest taki standard, tak? Stormboje, komandosi, czyli MSU orczy, które dość dobrze bije w kombacie. Na gofach nawet powiedziałbym bardzo dobrze, bo tam są wybuchające szóstki, większa siła.
No i mamy dostęp w orkach przede wszystkim do bardzo dobrych sekundarek. Jest grotowa misja lutowania znacznika. Można co turę wchodzić na ten sam znacznik. Trzy groty jak na niego wejdą, to tam jest 12 punktów z tego co kojarzę przez trzy tury. Można lutować dwa znaczniki na raz. Jeżeli się akurat zachce, to możemy dostać 6 punktów w danej turze. Więc całkiem spoko. Są orcze ćwiartki, czyli właśnie komandosy, sztormboje, rozlatują się na ćwiarteczki i robią punkty. No i jest, jest trójka bohaterów, która ma bardzo duży wygar kombatowy, korzysta z lookoutsera i jeżeli już wchodzi w ten kombat, no to jest w stanie pozabijać naprawdę bardzo dużo modeli. Bardzo, bardzo sensowna rozpiska. Goffy wydają się najsilniejszym klanem na ten moment, na pewno na singla, ponieważ ten wygar pomiędzy nimi a całą resztą robi robotę. Osobiście może bym chciał, żeby na przykład Devskule lepiej grały, które mają obsyka na piechocie, ale fakty są takie, że te Goffy grają całkiem spoko. Aczkolwiek w tym miejscu chciałbym serdecznie pozdrowić Jacka, zwanego Emansonem. Jacek gra ostatnio na Snakeblitzach, przyszedł na lokal do Katowic pod koniec stycznia. Wygrał ten lokal, w bonusowej grze jeszcze zagrał ze mną, wygrał ze mną 19-1. No i tak jak mówię, grając na Snakeblitzach, więc da się też uzyskiwać sukcesy na innych kulturach. No i listę rozpisek zamykam ja z Genokultem. Rozpiska, którą grałem ostatnio na DMG. Taki mój wynalazek, który sobie pieszczę od jakiegoś czasu, czyli zebranie customowych traitów. Mały transhuman na całej armii, czyli na 2+, nie można mnie wundować. Szóstka Filnum Paina na motorach i na ciężarówkach. Do tego przerzut jedynek i dwójek na czarowanie, zawsze. I obowiązkowy ignor modyfikatorów to hit na bronach Industrial Weapon, czyli właściwie wszystkie specjalne bronie w kodeksie mają. To stabilne strzelanie w domyśle na 3+, bo korzystamy z crossfire markerów. Tutaj mamy Brutkoven. Po paru testach doszedłem do wniosku, że do dwóch psykerów, Magusa i Patriarchy, dochodzi Primus, który może raz na grę dać dwóm unitom poza zasięgiem swojej aury przerzut jedynek to wound i nie muszą to być unity score, więc można to wrzucić na, nie tylko na motory, nie tylko na akolitów, ale dosłownie na wszystko. Mamy trzy ciężarówki z piątkami akolitów, jeden trak z dziesiątką akolitów, taką już konkretnie do wysprzęglenia. Małe składy biegają z brońmi specjalnymi z damage'em 3 lub damage'em 2, natomiast duży skład ma damage 1, ale na broniach specjalnych każdy hit to jest automatyczny wound, a każda szóstka to hit, dodatkowo jeszcze dwa mortale do tego wszystkiego, więc pozwala mi to omijać jakieś transhumany, jakieś minus 1 do wunda itd., itd. Do tego dwie dwudziestki neofitów, składy, które robią punkty na misji ambush, bo to oni zabijają najczęściej z deep strike'a za pomocą exposed, no bo żeby zabić z exposed, to musimy strzelać, więc oni działają całkiem spoko. No i do tego zestaw bohaterów, Klamawus, który ma cały worek zasad. Nic nie robi oprócz tych zasad, ale no w każdej grze któraś z tych jego zasad zadziała, bo to jest odpychanie deepstrike'u, wykonywanie akcji, strzelanie, bonusy do naszej liderki, zabieranie przeciwnikowi obseka, zabieranie przeciwnikowi akcji, to znaczy przerywanie jej itd., itd. Jest dostęp do kilku bardzo fajnych sztuczek, no i oczywiście obowiązkowy Kellermorph, który jest takim delikatnym pepancem albo wyciąga miękkich charakterów za pomocą swoich snajperskich pistoletów. No i oczywiście motory, ja gram mniejszą ilością motorów niż inni gracze Gonokultu, ponieważ ja wolę takie podejście bardziej urozmaicone. Można oczywiście grać na 30 motorach i to się całkiem nieźle sprawdza na Windrow Loose. Ja akurat wolę to swoje rozwiązanie, ponieważ wyznaję zasadę, o której wspominałem już wielokrotnie, że lepiej grać rozpiską, którą ma się ograną, niż rozpiską na papierze w teorii lepszą, którą się nigdy nie grało. Jeżeli chodzi o Genokult i zmiany Genokultu tutaj po Balancing Data Slate, no to tutaj Psykerzy dostali darmowe familiary, czyli oprócz tego, że z pasywki przerzucają jedynki, dwójki na psychic testy, to jeszcze po prostu dodatkowo jeden psychic test na grę mogą przerzucić, każdy z nich. Motory w teorii poszły 3 punkty do góry, w praktyce za darmo jest broń do kombatu, więc kosztują tyle samo, co wcześniej z bronią do kombatu, 15 punktów, a nie 12, ale do tego jeszcze wyszedł darmowy granatnik na każdą czwórkę, więc całkiem spoko. No i neofici tutaj zyskali najwięcej, bo do składu 20 gości z 4 brońmi Seismic Cannon dorzuciliśmy za darmo jeden web pistol. To jest broń, która nie rzucamy hita, tylko po prostu rzucamy kostką. Jeżeli rzucimy więcej niż siła unitu, to wbijamy mortala.
taka słabsza wersja Neurodisruptora z Harlekinów. Do tego mamy 4 darmowe flamery zwykłe. No i ikona, która pozwala skrzeszać modele w Command Phase. Kiedyś kosztowała 20 punktów, nikt jej nie brał. Teraz kosztuje 10 punktów, wszyscy ją biorą. No bo za 10 punktów, jeżeli taka ikona pozwala skrzesić jednorazowo D6 modeli, no to skrzesi już 2, to już skrzesza za 12 punktów i się spłaciła, nie? Więc jeżeli tylko ktoś nam nie wyzeruje tych neofitów, to mogą się wskrzesić, wejść na znacznik. Można to wykorzystywać do jakichś takich dodatkowych przemieszczeń i tak dalej. Wszystkie te sztuczki związane z skrzeszającymi się nekronami są w pewien sposób dostępne także dla genokultu. No i tak wygląda ta rozpiska. Taki trochę miszmasz MSU. Długo tym gram, gra się tym fajnie. Dość taka, powiedzmy, w miarę stabilna ta rozpiska jest i liczę, że teraz na Toruniu będzie jeszcze lepiej. No i tyle. Tyle, to jest tyle z mojej strony. Przeszliśmy sobie przez te wszystkie rozpiski. Mamy ich 44. Troszeczkę żeśmy się dzisiaj rozgadali, ale jest to spowodowane faktem, że zmian jest całkiem dużo, jeżeli chodzi o te rozpiski. Mamy nową metę, pojawili się CSM-i, a więc jest o czym rozmawiać. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Wybaczcie moje suchary. Mam nadzieję, że szczęka was od nich nie rozbolała. Kłaniam się nisko, zapraszam do skorzystania z oferty naszych sponsorów, sklepu Hegemon. Jeżeli korzystacie z Hegemona, to korzystajcie proszę z linku afiliacyjnego. Zapraszam do korzystania ze oferty sklepu Wartales. Zapraszam do kolejnych materiałów i do usłyszenia wkrótce. Siema!